Cześć, zapraszam was do kolejnej lekcji z serii Coś trudniejszego. Dzisiaj powiemy, słuchajcie sobie o pięciu wyrażeniach, które naprawdę warto znać, jeżeli mieszkacie w Niemczech, ale również jeżeli wtedy gdy uczycie się języka niemieckiego. Pierwsze. Pierwsze nasze wyrażenie, em, polsk, po polsku brzmi: nic się na to nie poradzi. No właśnie, jak często używamy tego nic się na to nie poradzi, a połamał mi się mm, stół. No, nic się na to nie poradzi. Zepsuł mi się telefon. Nic się na to nie poradzi. No właśnie, tak często używamy to zdanie w języku polskim, a jakie powiedzieć w języku niemieckim? Da kann man nichts machen. Da kann man nichts machen. Czyli nic się na to nie poradzi. Drugie nasze wyrażenie to nic z tego. Hmm. Nic z tego, ale również możemy powiedzieć jako nic z tego nie będzie, bo to y, zdanie, które Wam powiem w języku niemieckim właśnie oznacza nic z tego, nic z tego nie będzie. Na przykład możemy powiedzieć, nie oszukujmy się, ale nic z tego nie będzie. Widzimy, że znajomi są parą i powiemy, a nic z tego nie będzie. Jak to powiedzieć po niemiecku? Daraus wird nichts. Daraus wird nichts. Nic z tego nie będzie, albo nic z tego. Możemy na przykład e, sobie włożyć to wyrażenie w takie zdanie. Machn wir uns nichts vor. Daraus wird nichts. Czyli nie oszukujmy się. Nic z tego nie będzie. Kolejne, trzecie m, zdanie, y, które warto znać, to to nie Twoja wina. Bardzo często e, tego zdania również używamy, e, gdy ktoś obarcza się winą niepotrzebnie, to właśnie e, dla e, takiej troski, e, dla wsparcia kogoś możemy powiedzieć du bist nicht schuld, czyli to nie jest Twoja wina. Du bist nicht schuld. E, I jeszcze ostatnie nasze wyrażenie, które warto znać, to nie wiadomo. Nie wiadomo komu można zaufać. Man weiß nicht. Nie wiadomo. Man weiß nicht. Nie wiadomo, o której ona będzie. Man weiß nicht. Weim man trauen kann. Nie wiadomo, komu można zaufać. Man weiß nicht. To piąte nasze wyrażenie, zdanie właściwie, ponieważ mamy i podmiot, i czasownik, więc to już całe zdanie. Zdanie, które warto zapamiętać i używać, by... O nim nie zapomnieć. Dajcie koniecznie znać, które z tych zdań, które z tych wyrażeń było Wam znane, które używaliście, a może które najbardziej Wam się spodobało i uważacie, że najbardziej je wykorzystacie. Do zobaczenia.